Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora Contraband Police. To znaczy, czy to taki symulator, to już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że to taki nie do końca symulator. Ale naciskamy dowolny klawisz i kontynuujemy. Rozdział drugi. Fałszywa pomoc. Tak, gotowy na kolejny dzień pracy, oczywiście. Jak żeby inaczej. Za granicą jeżdżą już samochody, tu mieliśmy chyba jeszcze jednego więźnia, z tego co pamiętam. Tak, to jest ten odcinek nagrywany już po przerwie, tak, jest jeden więzień. Tamte były nagrywane pod rząd, teraz nagrywam już po jednym dniu przerwy. Klatki na sekundę się nie zmieniły, dalej jest tyle samo. Widać na transmisji? Nie widać. Dobra, wpuszczamy pana. Tu po prawej stronie mamy jakiś znak. Nie wiem, co on oznacza. Może jakieś rangę tego granicznego, czy co? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Dobra, witamy pana. Dawaj pan dokumenty. A no tak. Muszę zobaczyć na tablicy, panie. Embargo na towary. Aha. Czyli zabrania się wjazdu dalej kierowcom, trzeba mieć list przewozowy i przemytnik jest z Królestwa RK, albo ma dwie przebite opony. Masz pan dwie przebite opony? Nie. Witam, witam. Parvis Purev. To się zgadza, Parvis, to się nie zgadza. A, już się samo zaznaczyło, jak fajnie. To ma ważne, to ma ważne, to ma ważne. Dobra, panie, i tak nie przejedziesz, ale sprawdzimy, nie? Sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. I tam pana, bo pan tu podejrzany jest, bo się panu dokumenty nie zgadzają. Coś jest schowane? Nie, chyba. Nie widzę. Poponie pan ma coś? Nie. Pewno niczego pan tu nie ukrywa, nawet schowka pan nie ma. No dobra, niech panu będzie. Od tyłu? A, bo on powiedział, że tam nic nie ukrywa, a tu? Ja nie ma potrzeby, no. Ja panu powiem, czego nie ma potrzeby, nie? No. Wtedy się przekonamy. Ten nie jest oznaczony, ten też nie jest. Mogę coś sobie wziąć? Nie, no tu jest kawa. I tu? Też jest sama kawa. No dobra. Niech panu będzie. Nie no, pistoletu to ja nie potrzebuję. Potrzebuję tej listy, nie? Snopsiana i dwie kawy. I to wszystko. Według naszego ładunku ten. Snopsiana i dwie kawy. Dobra, tylko tu się panu karta wstępu nie zgadza. Dobra, panie. Wyjdź pan, zwróć ładunek temu panu, nie? Zwróć pan. Dobra, i lecimy. Dobra, panie. Kontrola jest zakończona. Do widzenia panu. Nie tap. Jak to nie? No nie wiedzie pan. Może pan ma rację, że nie no. No nie wiedzie. Witam. Dokumenty, proszę. Słuszna odmowa. Czemu tak mało punktów? Na to ważności się nie zgadzało? Niedobrze. Królestwo RK. Panie, pan tu już nie przejedziesz, bo tu się regulacje wjazdowe nie zgadzają. Petr Kamalow. Kamalow, Kamalow.
X977X. Zgadza się, zgadza się. 49 lat też pan nie masz. Odwiedziny. Dwie beczki piwa pan wieziesz? No co mi dwie beczki piwa, no? Zgadzam się z panem. Tu w środku pan coś masz? Nie, nie ma nic. Jeszcze do schowka se zaglądnę, nie? A nie musiał pan wysiadać specjalnie. Na spokojnie, na spokojnie. To tylko tutaj się rozejrzę, nie? Dobra. No właśnie, bo ja się na to zdjęcie nie patrzę. Nie, no, na zdjęciu jest podobny, nie? A dobra, ale i tak do widzenia panu. Dlaczego? No dlatego. O dwie beczki piwa pan wiedziesz. A jest zakaz. I co teraz? No. Do widzenia, jedź pan, czasu nie mam. Kolejnego proszę. A ci już trzeba panie areszt. Co to się dzieje? Nie, ci siatek, ty nasz uciek. Dobra, to ja tu się schowam, nie? Wy tam se atakuj, to ja se tu posiedzę, tam obronią mnie, nie? Do widzenia. Jeszcze jeden gdzieś tam. I to mnie tak zabili? Nie, to ja go. Teraz tak frakcje, tak? Gang Oberankowa, zorganizowana grupa przestępcza działająca na terenie Karikatki, trudnią się przemytem, handlem bronią czy porwaniami dla okupu, są w stałym konflikcie z akaristańską policją. A to są ci od tego węża, nie? A to są ci od tego węża? Jest jeszcze krwawa... Czemu mi dzisiaj przez tery same robią? Ściszymy delikatnie to i już nie powinno być przesterów. Jest jeszcze krwawa pięść. Nie, to jest antyrządowy ruch oporu pod dowództwem Michela Garina. Ich celem jest wyzwolenie Akaristanu z rąk komunistów. Przez kilka ostatnich lat udało się im skutecznie przeniknąć w głąb organów państwowych. Aha, to są ci od tego, co tam się z nim ten i co pojechaliśmy, co ja tam sobie umarłem, tak? Niby. To Oberankowa bracia talok zadoń. To czas wytnego duro. Iliomem bini, bydloki madre pawrotni. Pomskajcie obaju a różniki, a da ubrać policzków. Eto oni chroni uwagę. Na razie nie ma za bardzo pieniędzy, panie, wiesz pan? Mam nadzieję, że ten więzień tutaj jeszcze siedzi. Magazynie? A, mamy amunicję. Mam radę i pan tu więcej, jeszcze tu jest 10. One się łączą? Nie, nie łączą. Dobra. Pan tu jest? Jest. Pan sobie tu siedzi, nie? Kiedyś pana zawiozę do obozu roboty. Będzie pan ciężko pracował. I to bardzo ciężko. Swoje przewinienie. Myślałem, że to ten kierowca jakiś. Nie taki. Już ja sobie tylko opanki pooglądam, tak? Dawaj pan dokument. Dziękować. Akaristan Andrzej Iwanowicz.
Andrzej Iwanowicz zgadza się. To się zgadza. Ważność. No. Się zgadza, nie? No właśnie. 5 kurczaków i dwie. I dwie kozy. Co pan tu wiedziesz? A tędy się wchodzi? Koza. Kurczak. Koza. 5 kurczaków i dwie kozy. No tu się wszystko zgadza, panie. To u pana też w porządku wszystko? Nic to nie leży, nie. W silniczku? Też jest wszystko w porządku. No dobra, panie, na moje wszystko jest dobrze. Jedź pan. Kolejny. Szybka tu była kontrola, mam nadzieję, że nic nie pominąłem. A raczej w kozie to chyba nic nie wiózł. No nie. Dobrze. Dzień dobry. Znaczony rang. To wasze partie, Gwamsu, a da osłabić za menu arodni. Ech ta. Chyob. Zgadza się, odwiedziny. Nic pan niby nie przewodzisz? A nie ma pan tych 49 lat czasem? No nie. Opony też widzę, ma pan całe. Ja tu panu jeszcze zobaczę, bo tu może pan coś ukrywać w tej skrytce. Tu nic nie ma. Ten już po cichu wysiada. No nie, no węża to nie widzę, nie? A tu w silniku? Też nic nie masz, pan? No cóż, no nie mam co tu jeszcze skontrolować, wiesz pan? Ale pan sobie coś handluje, tak? A mogę mu sprzedać papier toaletowy. Będę na plus. 9 dolarów. A, on sprzedaje. Proszę ich do prania po 18, a daj pan jeden. Do widzenia. Według mnie wszystko w porządku. Dobra, na razie się jeszcze nie wybieramy na doposażenie, bo mamy sprzętu. Kontrabandy mamy mało. Jutro mamy wiele do zrobienia? No dobra. Zobaczymy, co będzie jutro. Może pojedziemy jakąś lepszą broń kupić. Odstaw, towarzyszu! Na przodu jest okoroczny denna jachać, a karystańska. Kolejny wspaniały dzień? To się jeszcze okaże. Witamy pierwszą osobę. Pan już wjechał? Jeszcze. No jedź pan, żeś szybciej, nie mam tu całego dnia na pana. Dokumenty. Szybę ma pan jeden. Nie tap to uwarić, eto barstnej padrodni opoku ada terrori. Aha. To jak sabujda. Bylof.
Królestwa RK i... A niby by się wszystko panie zgadzało. Coś nowego na tablicy? Nie dalej. Królestwa RK i przebite opony. Pan tu jest RK, ale... A, lampa. Świećmy sobie, nic tu nie ma. Nic tu nie ma. W bagażniku pan też nic nie przewozi. Witam, panie posterunkowy. Jedna ma pany ma przebitą. Nie wiem, czy pan wie o tym. A nie, a tu sobie jeszcze do środeczka wejdę, dobrze? O, może i nic nie znajdę. O tym to się przekonamy za chwilę, nie? No rzeczywiście, nic tu nie znajdę. No dobra. Jeszcze raz. Wszystko się zgadza, nie? Chyba tak. Tak mi się bynajmniej wydaje. No dobra, jedź pan. Atlista! Nareszcie. To się cieszę, że już pana więcej tutaj nie muszę oglądać. Sorry. I tam, panie, ma pan dwie opony przebite, nie? Tutaj też? Jak wygląda, jakby była przebita? Panie, pan mi coś tutaj śmierdzi, wiesz pan? Obar, to obar. Niech pan se wyjdzie i dopiero teraz mi pan da dokument. Wecz to za handlu? Nie. Chcę dokument od pana. Ej, naprawdę jest to konieczne. Pan nie kupuje kroczku do prania, ale papierowo po 15, nie? I po 38 sprzedaje, o panie, nie. Przesady, co tutaj wrogo? Dobra, panie, ten, dokumenty. No już widzę, że się nie zgadza, nie? Tomasz pan przedawniony. Ale jedziesz pan z tranzytem, jo? Masz żadnego listu przewozowego? Rzeczywiście, nic pan tu nie wieziesz w tej ciężarówce. No i tak pan tutaj nie wiedziesz, ale no... Jo, miło było pana zobaczyć. O, nagrodę za inspekcję i możesz zadzwonić po władę, aby przyjechał z narzędziem. Ale pieniądze bym chciał. Fałszywe jeszcze. No dobra, panie. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy w silniczku, pan. Nic tu nie ma. Tu masz pan coś? Nie, nie masz. Szkoda, jeszcze do środka sobie wejdę zobaczyć, czy pan więcej nie przemycasz towaru, nie? O, proszę bardzo, kolejne fałszywe pieniądze. Ale fajnie, no. Jeszcze coś tu pan masz? Więcej? Nie, nie ma. No cóż. Szkoda. No cóż, będziemy mieli dwóch więźniów sobie wieczorkiem dzisiaj i pojedziemy. Nie, nie, wracaj pan. Ja wiem, że jeszcze nie koniec, no bo jeszcze pana odwiozę i pieniądze dostanę. Przez tym co aresztowany. A panów już dwóch. Jeszcze jeden i bym miał pełno, ale... kwatera, posterunkowy Maksinow.
Właśnie, nie stróżuje. Nie stróżuje, nie? Jesteś pan tu? Sorek, wać was idu? Stróżujesz? Miło mi pana poznać. Właśnie pana kupiłem. Będzie pan teraz tu pracował przez wieki wieków? A co to ja mam niby telefon odebrać? O co tu chodzi? Aha, mobilny sklep. No nie, no spokojnie, na razie wszystko jest. Dobra, panie, usprzątnij mi pan ten samochód, nie? Ja tą kontrabandę i ty dzisiaj tam zawiozę, nie? Oczywiście. Te odcinki są coraz dłuższe, kończę na te dwa dni, nie? Akumulator w powietrze osłona. Przeciwsłoneczna. O, panie. No dobra, tam, ale samochód pojechał dziś. Jakby miał więcej pieniędzy z tego. No cóż, trzeba pamiętać, że jak już jest dziś kontrabanda, to sobie mogę pozwolić na to, aby zająć się też innymi. Dzień dobry. Arosko proszę aman. Atmatur. Paś się zgadza, Sevin. Oraliew się zgadza, ale regulacje się nie zgadzają. Ważność pan masz. 49 lat pan nie masz. Sevin Eraliew zgadza się. 0. 188 zgadza się. I dwie beczki wina pan wiedziesz. No są dwie beczki. Duro, wasza robotca. Madre broniezy ta jest. No nic nielegalnego może i nie ma, ale pan i tak tutaj nie może wjechać. No dobra. Panie Eraliew, nie? Do widzenia. Kolejny. O, jeszcze można tutaj zrobić jakiś zrzut ekranu czy coś? Obraz. A język to wiadomo. Doskonały. I tylko 130? A nie. To tak mało. Ezen Onaguliev. Onaguliev. BJ325M88. Wszystko się zgadza, panie. Wszystko się u pana zgadza, ale sprawdzimy. Przejdziemy tylko, tak? Wiem, że pan tutaj jest... czysty. Nie chciałem pana wypraszać, przepraszam. Nie o to mi chodziło, przez przypadek mi się wsiadło. Ale nie miałem takiego planu. Możemy zamknąć. Dziękuję panu, może pan sobie jechać. Tak. Może pan jechać. I widzimy się następnym razem. Następny, proszę. Ostatni na dzisiaj i jedziemy zawieźć więźniów. Otwieraj pan dokumenty.
Już tu widzę, proszę bardzo. 7NR4, już tu jest kolejny błąd. Dziękuję. Już dwa błędy pan masz, wiesz pan, w dokumentach. Na zdjęcie też masz pan jakieś lewe, bo tu masz pan boczki, a tu pan nie masz. A wiem, że oni lubią za to karać. Chęć się nie zaznaczy przy czymś takim, z tego co dobrze pamiętam. Nic nie masz. Po ponce też nic? Też nic. Nie madro to duraż. Nie dwa dziadać menu. Tego nie idzie otworzyć. Przez tyłu panie tylko co zobaczę, nie? Już tu nic pan nie masz? Niemożliwe. Czy taki czysty byś pan był? A tyle błędów masz pan w dokumentach? No cóż. Panie Sokolow. Tak u nas się u panu zgadza. Niestety pan nie wyjedzie. Do mala. Na widzenia. Znego daj dobra. Dzień dobry, panie Nowik. Radiowozu. Radiowozu. Siemać robotosa. Atma wymadre oddycha. No i dobrze, zdjęcie było nieprawidłowe. No widzicie, miałem rację. Raz rurka. Amunicja do pistoletu. I szpadel. Noż jeszcze mamy w zapasie, to porę ich też, łomu nie mamy, ale łom jeszcze jest. Dobra, kontrabanda wzięta i jedziemy w takim wypadku. Dzień został zakończony. Nikt tam nie stoi, nie, nikt nie stoi. Dobra, panie, to ja jadę. Dzisiaj będzie dłuższy odcinek. Waliszu komandiru. Dobra. Transport więźniów. A światła też włączymy. Na wrogie oddziały będą próbować odbić swoich. Mam nadzieję, że ich nie napotkam, dobra, bo ja tu jadę i jadę do obozu pracy, tak? I te ścinki są najlepsze zawsze, jak tutaj się jedzie. Dobra, tam glina zapłaci za ten znak. Nie martwta się. Motel karat? Pewnie coś też będzie z tym związanego. Raczej nie są tylko po to, żeby sobie być. Nie mamy nawet trochę pieniążków. Może podejdziemy do tego sklepu, sobie kupimy jeszcze z ten jeden nóż, na wszelki wypadek. O, nie chciałem akurat na ruiny jechać. Narzędzia włada, tu sobie po drodze tam podjedziemy, po te narzędzia. Tartak? Nie, no to nie ma. Żadnych przeciwników nie będę pokonywał. Jadę sobie. Może potem do niej wrócimy. Dobra, panie, ja tutaj sobie nakręcę. Co się stało z moimi drzwiami? Przepraszam bardzo. Ale ja miałem drzwi. To co oni strzelając kończą z pistoletu mi drzwi? Drzwi ukradli? No nie wiem gdzie to trzeba zawieźć. My zawsze próbujemy kłopoczka ruszko, a
Fajnie, że zawsze potrzebujecie rąk do pracy. To ja uciekam, a wy tam sobie róbcie z nimi co chcecie. Na syrenę można wyłączyć, pojedziemy sobie po narzędzia, panie, no ale ruszaj się pan, ruszaj. No, no jak tak to stoi, nie? A jak tak to kurczę jedzie. Nie, jeszcze nie tutaj skończono. Zepchnął mnie z rodzin. No zacham. Narzędzia władza i może sobie kupimy jakiś karabinek, nie? Będzie można z nimi wtedy powalczyć, bo tak to... Tutaj mam małe szanse. No tego mechanika gdzieś by się przydała, kurczę, trzeba podjechać. Tam jest jakiś zajazd pod pijanym niedźwiedziem, ale to raczej... Tam to raczej nic nie będzie. I tam... Z obywatelem nie mogę sobie pogadać. Szkoda. Ładny masz pan tam karabin. Możemy pohandlować trochę, wiesz pan? Strzelba to nie wiem, pistolet maszynowy by mnie bardziej interesował. Jeszcze widzę, że mnie nie stać. Dobra, panie, ale się chociaż doposażę. Mogę od razu tu, nie wiem, jakieś kupić tego więcej, czy coś. Sześć, siedem, osiem. 9 i 10. Dobra, wystarczy, panie. Granatu to my jeszcze nie potrzebujemy. Nożem, widły jakieś mamy, dobra. Cieszę się, że był dobrym interesem. O, już się ciemno zaczyna robić. Silnik jest na miejscu, jest. No dobra, bo ja miałem na bazę policji. A to się już nie będziemy tam cofać specjalnie. Do tamtych, żeby z nimi walczyć, bo to nie ma sensu. Jakiś mechanik by się przydał, może tam można zamówić przez ten telefon, nie? Mobilnego mechanika. Patrzcie, no tu miałem zjechać tą polną drogę i nie zjechałem. Ja tu zjadę. Już 34 minuty odcinka? O Jezu. Jak ten czas szybko leci w tej grze. Na niedługo to ja będę musiał po jednym dniu nagrywać. Bo to takie długie się robi. Dobrze jadę? A jechać może jadę dobrze, ale jeszcze w drzewo musiałem. Jechać. Jak to jeden się jedzie i się patrzy na mapę, nie? I dobry. Ktoś tu umie samochód naprawić? I dobry. I się przesunie. I tam. A, to nie pan jest? A, bo tu był. Dzień dobry. Co tylko 49 dolców za fałszywe pieniądze? Panie, to mi się nie opłacało tu jechać.
A nie mam w samochodzie na dziś? Nie, nie mam, pusto. Dobra, jedziemy. A tą 50 tu ustawię. Ojej, pan, czasu nie mam. Bo odcinek trzeba zakończyć. Kto będzie chciał oglądać 40 minut odcinka z gry? Takie jak ta. Bardziej, że to nie jest za bardzo content mojego kanału. Tym bardziej. Ale może akurat komuś się spodoba tak samo jak mi. No, uważam, że jest to ciekawa gra. Dzień dobry. Pan tu umie naprawiać samochody? Ad Maduro. A co pan z nim zrobił? Miał pan go naprawić. Ada Amana. No właśnie. O. Ja. Pięknie. A szybciej tego nie umiał. A udało się wszystko załatwić? A jak? Mamy trochę pieniędzy i idziemy tutaj zobaczyć jeszcze. A więzienie można zamknąć, nie? Chociaż tam i tak nikogo nie ma, no. Dobra. Kwaterę. Sobie chałupkę możemy ulepszyć? Moja kwatera to jest dobra. A potrzeb? Dwóch więźniów i 9 pojemności. Aha, i to już jest ostatni pojazd, tak? Ma dużo i wytrzymałości. Nie, to mi się wydaje, że lepiej w tego zainwestować. Dobra, dziękujemy. Tyle na dzisiaj. Idziemy spać. I kończyć ten odcinek. Coś nowego? Nie. Ale i po staremu. Jak tam dzisiaj wyszliśmy? A bo to jeszcze koszty utrzymania właśnie. Jesteśmy na minus, ale cóż, chociaż coś mamy. Więc tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.